krwi. Szampanie pierwszy Magnus Rex, Magnus Rex, Magnus Rex. Niech żyje nam szampanie, Magnus Rex. Niech żyje szampański majest. Wydarzenie zawdzięczamy Stowarzyszeniu Ruch Rozwoju Regionu i dlatego chciałbym serdecznie zaprosić do nas dwóch przedstawicieli tego stowarzyszenia, panią Agnieszkę Jarząbek i Andrzeja Mitoraja, by poprowadzili nas tamtą część dzisiejszego spotkania. Serdecznie witamy na 9. charytatywnym koncercie noworocznym organizowanym przez Stowarzyszenie Ruch Rozwoju Regionu. W tym roku noszącym tytuł Od klasyki do rocka. Przypomnijmy, że dzisiejsze wydarzenie, oprócz tego, że dostarczy niezapomnianych, wspaniałych wrażeń, czego jesteśmy pewni, ma przede wszystkim charakter charytatywny. Dochód zakupiony przez Państwa cegiełek zostanie przeznaczony na wsparcie działalności Niskiego Hospicjum oraz na leczenie 16-letniego Gracjana Pożuczka, zmagającego się z chorobą nowotworową mózgu. Tym bardziej gorąco dziękujemy za tak liczne przybycie. Zapraszamy na scenę prezesa Stowarzyszenia Ruchu Rozwoju Regionu, pana Antoniego Hasempeka. Od 2010 roku organizujemy charytatywne koncerty noworoczne, dzięki którym możemy promować młode talenty muzyczne oraz wspieramy Niskie Hospicjum, a także dzieci, których dotknęły choroby nowotworowe. Łącznie z dzisiejszym koncertem udało się zebrać do tej pory ponad 140 tysięcy złotych. Współpracujemy od wielu lat z władzami samorządowymi i instytucjami, które jak nasze firmy członkowskie wspierają naszą działalność społeczną i charytatywną. Dlatego Zarząd Ruchu Rozwoju Regionu podjął uchwałę umożliwiającą w szczególny sposób wyróżnić instytucje oraz nagrodzić firmy członkowskie za wieloletnie wspieranie działalności Ruchu Rozwoju Regionu. W tym roku pierwsza edycja, następne cyklicznie jeden raz w roku. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do dalszej części, podziękujmy tym wszystkim, bez których dzisiejszy koncert nie mógłby się odbyć, czyli sponsorom. Proszę Państwa, czas na niespodziankę, którą przygotowaliśmy w związku z naszym jubileuszem. Jest nią statuetka Dedal autorstwa pana profesora Mariana Molondy. W tym roku postanowiliśmy w szczególny sposób podziękować po pierwsze instytucjom, które od samego początku nas wspierają. Otrzymują one srebrnego Dedala. Po drugie przedsiębiorcom, członkom stowarzyszenia, którzy nie tylko dbają o rozwój własnych firm, ale także mają wyjątkowy dar dzielenia się nimi i których cechuje społeczna odpowiedzialność biznesu. Dlaczego Deda? Ponieważ ten mitologiczny bohater jest symbolem pracowitości, kreatywności, pomysłowości, rozsądku, ambicji i konsekwencji, czyli wartości, którymi powinien kierować się każdy przedsiębiorca. O wręczenie statuetek poprosimy prezesa Stowarzyszenia Ruchu Rozwoju Regionu, pana Antoniego Hasempeka. Zapraszamy przedstawiciela Loży Opolskiej Business Center Club w osobie kanclerza Loży, pana Andrzeja Lepicha. Rzeszający blisko 100 członków klub to nie tylko prestiż i elitarność, ale przede wszystkim przykład promowania etycznych postaw w biznesie oraz zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Warto podkreślić, że Opolskiej BCC od początku wspiera koncert noworoczny jako patron honorowy. Kolejną statuetkę otrzymuje Starostwo Powiatowe w Nysie. Zapraszamy na scenę pana Andrzeja Kruszkiewicza, Starosty Powiatu Nyskiego. Stwarza nowe i lepsze warunki dla niepełnosprawnych. Wspiera rozwój bazy edukacyjnej i sportowej szkół ponadpodstawowych. Obejmuje również opieką wydarzenia i inicjatywy o szczególnym charakterze, czego przykładem jest wieloletni patronat honorowy sprawowany nad naszym koncertem. Brawo! Trzecia statuetka trafia do rąk burmistrza Nysy, pana Korwiana Kolbiarza. Wiemy, że pana burmistrza nie ma z nami. Zapraszamy wiceburmistrza, pana Marka Rymarza. Rewitalizacja byłej fabryki samochodów, budowa hali widowiskowo-sportowej, modernizacja kąpieliska miejskiego, budowa osiedla przy ulicy Franciszkańskiej, ściągnięcie strategicznego inwestora do naszego regionu firmy Umicor. Warto podkreślić, że burmistrz nigdy nie odmówił patronatu koncertu noworocznego, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Kolejnego srebrnego Dedala pragniemy wręczyć Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.
zapraszamy na scenę doktora inżyniera Przemysława Malinowskiego, rektora Miejskiej Uczelni. Szanowni Państwo, warto zaznaczyć, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa nie tylko wspiera nas od wielu lat i co roku uczestniczy w koncercie noworocznym, ale również jest naszą lokalną alma mater, która przygotowuje przyszłe kadry pracownicze, a to z kolei przyczynia się do rozwoju regionu. Ostatniego srebrnego dedala postanowiliśmy przyznać Niskiemu Domowi Kultury. Zapraszamy na scenę pana Marka Kędzierskiego, dyrektora tejże instytucji. Miejski Dom Kultury to prężnie działająca instytucja, której nadrzędnym celem jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Działania Domu Kultury to m.in. edukacja kulturalna, wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Tylko w 2019 roku Niski Dom Kultury zorganizował 160 wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło blisko 50 tysięcy osób. Warto podkreślić, że Niski Dom Kultury co roku współorganizuje nasze koncerty. Jeszcze raz ogromne brawa dla laureatów srebrnego dedala. Oddajemy pałeczkę niezastąpionemu Leonowi Malcharczykowi, właściwie Leonardowi. Za chwileczkę uczta muzyczna, creme de la creme, najlepsi z najlepszych, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśnicy, wspaniały dyrygent, wspaniali soliści. Orkiestra, która tu się prezentuje u was na scenie chyba po raz piąty czy szósty, już naprawdę zawładnęła waszymi sercami wielokrotnie. W tym roku będą obchodzili 15-lecie swego istnienia. To jest młodzież ze szkół podstawowych, ze szkół średnich gminy Leśnica i nie tylko. Imre Kalman, wspaniały węgierski kompozytor, który również jest znany ze wspaniałych operetek, głównie z takiej jednej, która się nazywa Księżniczka Czardasza. Na pewno znacie ten wspaniały utwór.